Cześć. Dzisiaj krótki filmik o tym, co zostało zrobione ostatniej soboty w Husqvarnie. Czyli tak. Wstępnie został wykonany układ wydechowy, właściwie przeróbka samego kolanka do tego, żeby układ mógł być poprowadzony górą. Wygląda to tak. Tam było milion nacięć i spawanie. Z początku miałem to zlecić komuś, kto obsługuje TIGA, żeby mi to ładnie, estetycznie pospawał. Ale ostatecznie uznałem, że nie będę miał wtedy frajdy. I zmęczyłem to sam migomatem, bo docelowo i tak na to pójdzie jakiś bandaż, żeby mi nie poparzyć nogi. No, to wygląda tak. Tłumik na razie przymocowany na drucik. Owiewka skrócona, żeby się nie topiła. Co jeszcze? Silnik został zamocowany. Uchwyt z przodu, który miał być prowizoryczny, zostaje docelowo. Z tyłu został wykonany drugi uchwyt. Jak widać, nie ma szans, żeby tu się coś ruszało. Wszystko jest stabilnie zamocowane. No i kupiono mam już paliwko. Aha, i jeszcze się okazało, że trzeba będzie przerobić zbiornik paliwa, gdyż po ustawieniu już na dobre łańcucha w swojej osi okazuje się, że część zbiornika, prawa komora, wchodzi w rewir żeberek głowicy i trzeba będzie to prawdopodobnie podgrzać i w momencie, kiedy się to uplastyczni, wcisnąć do środka, żeby nie dotykało i odizolować jakąś matą aluminiową. Także to tyle. No i co więcej? No więcej to tyle. Aha, miałem kupić smar grafitowy, zająć się łańcuchem, wykąpać go i zanitować na dobre. Niestety zapomniałem. Może uda mi się to uczynić za tydzień. No tak pokrótce to tyle. Także dziękuję i do usłyszenia.